Szanowni Państwo, jestem na szrocie. Słońce strasznie świeci, aż nad oczami, że tak powiem, głowa boli, bo przytegowuje człowiek, mruży oczy. O, dostawczak. Rozpieprzony, krótko mówiąc. Było tam peżocisko, ale to peżocisko takie, że tak powiem, nie te wymiary błotnika. Także będę musiał kupić, niestety komuś dać zarobić. O rany, no oczy aż mnie. Volvo, Opelek. Patrzę jeszcze tak niezależnie ze oponami. Przyjemno tu Citroen, teraz już bez opon, czyli dobre opony miał. Silniczek ładny, powiedzmy sobie. Tu jakaś śmieszna, nie wiem co to, turbina czy jak. Czy przypływością jeszcze, nie wiem. Tak, przepływka. Kurde, ale tu jest. Co silnik, to inne cuda, jak to się mówi. Dobra. Idziemy dalej. A ty masz, gdzie ładne opony chyba są nawet, jak się nie mylę. No, tylko że który tu rocznik. Ale zobaczymy. O ile będzie. 16. To mają 8, to już jest za dużo. Dawno tu nie byłem, ale tu nawalone jest samochody. Ja pindolę. Mogą przecież słoneczne w moim samochodzie, ale nie. O, tu jest 307, coś w podobie mojego, tylko mój jest 206. Zobaczymy, może co tu ciekawego jest. Mój zięć ma taki. Zegary ładne są. Zegary są ładne, trzeba przyznać. Fotele też są ładne, ciekawe, no ale... Ale... Że tak powiem... Co tu można... wydmuchać? Nic nie można. Przejściówka, czy... Przejściówka, czy nie wiem.